Tych strojów nie ma w gablotach muzeum. Pewnie dlatego, że są noszone do pracy. Ale cyganie, tak jak poznaniacy czy poleszucy, osiedlili się w mieście zaraz po wojnie i wbrew temu, co mówi się o ich cygańskim usposobieniu, zostali w Gorzowie, wrośli w Gorzów i są patriotami Gorzowa. Zespół nazywa się Terno, co znaczy młodość, a solistka to znana w całym kraju Randia.